Najtańsze gry znajdziesz na eneba.com, link w opisie. Siema. Składniki jakie możemy znaleźć w Snickersie w grze Escape from Tarkov to czekolada mleczna, cukier, masło kokosowe, pocałuj mnie w dupę, mleko tłuszczone, laktoza, tłuszcz mleczny, lecytyna sojowa, sztuczne mleko, jakieś gówno, orzeszki ziemne, syrop kukurydziany, cukier, tłuszcz mleczny, mleko odtłuszczone, pomóż mi, w ogóle mi nie płacą i laktoza. <noise> Te i wiele innych ciekawostek znajdziecie w dzisiejszym odcinku w końcu z czegoś innego niż Wiedźmin czy Cyberpunk. Czas na ciekawostki z mojego ulubionego shootera, czyli z gry Escape from Tarkov. Ostatnio też wybuchła ogromna drama ze względu na edycję, którą Tarkow wypuścił, a która kosztowała gigantyczne pieniądze. Drama jest na tyle poważna, że nawet nikt nie może teraz kupić Tarkowa, bo strona została kompletnie zablokowana. Ale spokojnie, mam wasze plecki, bo Escape from Tarkov możecie kupić na stronie eneba.com i po prostu sobie wkleić kod z gry, który dostaniecie do lancera. Jeszcze tam gierkę kupić znacznie taniej niżeli kupiłbyś oryginalnie, wiem, bo sam tam kupiłem właśnie Tarkowa. Więc, jeżeli chcecie sobie kupić Tarkowa, to link zdejcie w opisie. A, a jeżeli chcielibyście zadzwonić i złożyć zażalenie w sprawie składników na Snickersie, to nie dzwońcie, bo jak napisali, nie dzwoń do nas, nienawidzimy cię. I nie jest to też najdziwniejsza rzecz, jaką znajdziemy w Tarkowie, bo znaleźć tam możemy też nauczyciela PDF-a, ale może zacznijmy od czegoś lekkiego. A konkretnie od słynnych aktorów, jakich możemy w Tarkowie znaleźć. Może nie bezpośrednio, ale twórcy gry wykorzystali dwa razy twarze aktorów do grafik. Zdjęcie Toma Hardiego z cygarem, które ucięte służy jako grafika charyzmy w Tarkowie i bardziej oczywiste i śmiałe, czyli jedna z grafik w Tarkowie, która przedstawia Travisa Fimela, czyli aktora, który wcielił się m.in. w Ragnara Lodbroka w serialu Wikingowie. W Tarkowie znajdziemy też inne nawiązanie do pewnej aktorki, tylko nie takiej, która występuje w kinach. Jej produkcje, że tak powiem, są mniej regulowane i możemy je znaleźć rozsiane po całym internecie. Nawiązanie do niej znajdziemy na mapie Grand Zero, a konkretnie to w Tarbanku. Zrobimy sobie może taki test, jak bardzo macie wyprane mózgi. Test będzie polegał na tym, że ja pokażę Ci, co znajdziemy w tym Tarbanku, a Ty spróbujesz zgadnąć, do kogo konkretnie jest to nawiązanie. Jeżeli nie wiecie, do kogo jest to nawiązanie, to czas na wyjaśnienia. To nawiązanie do aktorki filmów dla dorosłych Piper Perry i do klasycznego Mema, który krążył właśnie z nią w internecie. Często był używany do tego, by pokazać przytłoczenie pewnych rzeczy nad nami. Przykładowo rachunki, zepsuty samochód, alimenty, ja. Mem stał się na tyle popularny, że powstała nawet na jego podstawie ukraińska reklama pizzy. Ja nigdy wcześniej tego nie robiłam, więc jestem trochę zdenerwowana. Jest was tak wielu. Nawet nie wiem, co wybrać. Z sosem? Zamknąć? Czy na czarnym cieście? Choć co tu dużo myśleć? Weźmy wszystko naraz. El Paso. Twoje fantazje, nasza pizza. Ojej, jakie wielkie. W Tarkowie mamy nawet kamerę gotową i, i wszystko. Zdemonetyzują mi ten film. Na to dopiero początek. Przejdźmy może zatem do czegoś lżejszego niż do nawiązania do Mario, jakie możemy znaleźć w Tarkowie konkretnie na mapie Customs. W trzypiętrowym budynku w dormsach, a konkretnie to na drugim piętrze, możemy znaleźć ciekawy napis. Sorry Mario, the princess is in another castle, co jest nawiązaniem oczywiście do gry Mario, a konkretnie do gry Super Mario Bros. z 1985 roku. To zdanie konkretnie wypowiada Todd, o ile to się tak czyta jego imię, po tym jak Mario pokonuje postać, która wydaje się być głównym złoczyńcą gry. Ten napis informuje gracza, że księżniczka Peach znajduje się jednak gdzie indziej, co sugeruje, że pokonany boss był jedynie przynętą i gra się kontynuuje. Ten schemat powtarza się kilkukrotnie, aż do momentu pokonania prawdziwego Bowsera. Nie wiem, czy to się tak czyta, na ostatnim etapie. Cytat ten po raz pierwszy pojawił się w grze właśnie Super Mario Bros. w 1985 roku i od tego momentu bardzo często pojawiał się w kolejnych odsłonach serii Mario. W takiej formie lub w formie easter egga i ciekawostki, jak przykładowo w filmie Super Mario Bros. z 2023 roku. Oh hey, muszę zobaczyć princess. To what princess i never heard of any princess oh wait i did our princess though is in another castle oh yeah that's right you should try another castle maybe she ain't in this one huh A skoro jesteśmy już na mapie Customs, zaraz koło napisu, konkretnie w pokoju 212, znajdziemy komputer z ciekawym errorem na ekranie. Konkretnie jest to error z Unity Editora, na którym właśnie stworzony został Escape from Tarkov. Zapewne twórcy widzieli ten error już na tyle dużo razy, że musieli wrzucić go do gry. W samej grze znajdziemy też książkę Unity for Absolute Beginners, czyli Unity dla absolutnie początkujących. Nie wiem, czy twórca przeczytał tą książkę. Chyba nie patrząc k**wa, po optymalizacji tej gry. A skoro mówimy już o ekranach komputerów, jeden z ekranów, który możemy znaleźć na mapie Grand Zero, zawiera ukrytą wiadomość w kodzie binarnym, która po przetłumaczeniu brzmi: There is no escape from Tarkov, czyli nie da się uciec z Tarkowa. Mario to natomiast nie jedyne nawiązanie do popkultury, jakie znajdziemy na tarkowskich przedmieściach. Bo nawiązanie do filmu Castaway możemy znaleźć na mapie Lighthouse, gdzie znaleźć możemy o taką piłkę. I jest to oczywiście nawiązanie do Wilsona, czyli piłki siatkowej, która stała się przyjacielem Chucka, czyli głównego bohatera filmu, gdy ten został uwięziony na bezludnej wyspie po katastrofie lotniczej. Nawiązanie do innego filmu, Mój Sąsiad Totoro, z 1988 roku możemy znaleźć, znaleźć na mapie Shoreline. Konkretnie to plakat właśnie tego filmu w jednym z autobusów, który jest zaparkowany zaraz przy Hell Resorcie. A jeżeli chodzi o filmy i Tarkowa, to czas na moje ulubione nawiązanie, bo nawiązanie do Harry'ego Pottera. Bateret Antique Book to przedmiot, który możemy znaleźć w Tarkowie, a który za zakładkę użytą ma skarpetę. I jest to nawiązanie do Zgretka, który uwolniony mógł zostać w serii Harry Potter z niewoli tylko pod jednym warunkiem. Jego właściciel musiał dać mu skarpetkę. Harry Potter oszukał ojca Draco Malfoja i dał mu książkę ze skarpetką w środku. Tę książkę później z Malfoy przekazał Zgretkowi i tak uwolnił zupełnie nieświadomie Zgretka. Pan dał Zgredkowi kawałek ubrania! Zgredek jest... wolny! A z nawiązań do gier, to w Tarkowie łom, który może być używany przez gracza, nazywa się Freeman Crowbar. Co jest oczywistym nawiązaniem do gry Half-Life i do głównego bohatera, który nie dość, że używał właśnie takiego czerwonego łoma, to jeszcze nazywał się Gordon Freeman. A na to wszystko opis tego łoma brzmi. Solidny, stalowy łom, produkowany przez firmę Freeman. Uwaga może prowadzić do rezonansowej kaskady. I rezonansowa kaskada to było kluczowe wydarzenie w fabule właśnie gry Half-Life, które miało miejsce w fikcyjnym środku badawczym Black Mesa. Gdzie eksperyment naukowy poszedł źle i doprowadził do serii katastrofalnych wydarzeń, w tym inwazji istot z innego świata. W Tarkowie znajdziemy też nawiązanie do show Big Brother. Dla tych co nie wiedzą, Big Brother to reality show, w którym grupa ludzi mieszka razem w domu pod ciągłą obserwacją kamer, walcząc o nagrody i unikając tygodniowego eliminowania przez współmieszkańców lub przez publiczność. Program ten był i chyba nadal jest emitowany w wielu krajach na całym świecie. Pod obserwacją kamer to było bardzo ważne zdanie, bo właśnie na kamerze w tle w menu w Tarkowie możemy znaleźć napis Big Brother. Wiem, że wiele osób oglądało to show w Polsce, bo pamiętam, że ktoś tam z tego show umarł i ta informacja była dosłownie wszędzie, ale nie będę ukrywać, że ja osobiście nigdy w życiu nie widziałem Big Brothera. Chyba jestem za młody, bo to tam kiedyś było emitowane, ale nie wiem. Nie oglądam telewizji. A skoro pogadaliśmy sobie o nawiązaniu do Big Brothera, myślę, że to dobry moment, by właśnie teraz przejść do nawiązań z prawdziwego życia, a nie tylko do fikcyjnych postaci. Zaczniemy sobie od szlugów, jakie możemy znaleźć w Tarkowie, a konkretnie do strajków o smaku mleka czekoladowego. Bo takie same właśnie mogliśmy znaleźć w prawdziwym życiu i produkowane one były w latach 70. Konkretnie chodzi tutaj o laki strajki milk Chocolate. W ogóle to kiedyś jakieś porąbane smaki w tych fajków były. Jakieś gumy balonowe, czy coś takiego. Ale większość została zakazana ze względu na to, że były bardziej niezdrowe niż zwykłe. Swoją drogą, to już jest taki poziom idiotyzmu. Zakazywanie szlugów smakowych, bo są niezdrowe. I pozwalanie na palenie normalnych. Naprawdę, trzeba być półmózgiem, nie? W prawdziwym życiu możemy też znaleźć mega diabeńko shopping mall. Konkretnie to w St. Petersburgu które zostało w Tarkowie odwzorowane na mapie Interchange. Nazywa się Ultra Shopping Mall. A w tym Ultra Shopping Mall znajdziemy m.in. podróbę Playboya, czyli Playboy. <grych> Arena 51 to jedno z ciekawszych miejsc, jakie możemy znaleźć w USA. Chyba, bo tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, co znajduje się w środku. Ale jak nie wiadomo, co się znajduje w środku, powstają na ten temat różne teorie. I chyba najpopularniejsza z nich to to, że w arenie 51 badane jest i przetrzymywane ufo. A mówię wam to ze względu na to, by każdy mógł zrozumieć opis wódki Tarkowska Wódka Ogniowa. Ogólnie nie zaleca się jej spożywania. Alkohol jest szkodliwy i te sprawy, ale czasami jest to konieczne, aby zrelaksować się po bitwie. Nie ma potrzeby napadać na strefę 51, żeby w końcu zobaczyć tych kosmitów. A jeżeli jesteśmy już w prawdziwym życiu, niektóre z przedmiotów w Tarkowie mają ciekawostkę ukrytą w prawdziwym życiu, a przynajmniej wymagają od nas wykonania czegoś w prawdziwym życiu. Konkretnie chodzi mi tutaj o dwa przedmioty, które zawierają kody QR, które oczywiście musimy zeskanować w rzeczywistości, by dowiedzieć się gdzie nas przeniosą. Zaczniemy sobie od tego, co się stanie, jeżeli zeskanujemy kod QR z magazynku AK762X39 MacPool PIMAC 30 Gen M3. No dobra, to sprawdźmy, gdzie nas ten, ten kodik przeniesie. Przeniesie nas nigdzie, bo po prostu wyświetli nam tekst po rosyjsku, który po przetłumaczeniu będzie brzmieć: Nie masz chyba nic do roboty? <gry> No nie mam akurat, nie będę ukrywać. Z druga dwadzieścia akurat czyluję bombę. <grymne> Ale w Tarkowie możemy też znaleźć inny kod do zeskanowania. Konkretnie to na książce kucharskiej, a który to po zeskanowaniu przeniesie nas na kanał youtubera Bake a na koniec dzisiejszego odcinka zostawiłem chyba najbardziej dziką ciekawostkę, bo na mapie Streets of Tarkov, a konkretnie w budynku szkolnym, w pokoju nauczyciela wychowania fizycznego, możemy znaleźć dziwne dwa otwory na oczy i dziwną białą substancję, mniej więcej na poziomie krocza. Dziwne. Ale jeszcze dziwniejsze się to wszystko stanie, jak uświadomimy sobie, że zaraz obok jest przebieralnia dziewczyn, a właściwie to dziewczynek w szkole. I dokładnie tam, gdzie mamy dwa otwory na oczy, znajdziemy dwustronne lustro. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, możesz zostawić subskrypcję na kanale, wpaść na najlepszy Discord w Polsce, czyli Wielka Redania, a my widzimy się za kilka dni.